Witam Was serdecznie, moim Waszym gościem Don Casio. Cześć. Cześć. Bardzo mi się spodobały słowa Don Casio, tak mi się spodobały, że słuchajcie, zapomniałem, ale muszę od nich zacząć tę rozmowę. Jestem p***wany, ale przejrzysty. Bardzo mi się to podoba, muszę to zapamiętać. No bo tak jest, nie? No zobacz, od lat jedynie w każdej walce przewijają tylko to zdjęcie z Warsaw Shore, gdzie tam jest taki content, a ja mam 101 twarzy Don Casio i dostarczam p***wa zajebisty content ludziom, jak jestem na przykład w programie. I tyle, a jeszcze jedno, no to jakiś pas na brzuch, gdzie, wiesz, został produkt wysłany, no nie wiem, jak jakiś grubas się obraził, że nie schudł, bo miało to działać, no to nie, no trzeba też trenować, wiesz. No i to te dwie rzeczy, nawet jak to nie działało, no to tylko w kółko od lat to samo, dwie rzeczy, nie ma, ja jestem p***ny, ale przejrzysty, tak jest, po prostu, kurwa. Muszę też powiedzieć, że mam takie wrażenie, nawet w kontekście tego, jak wypuszczałeś ludzi z tym protestem, który dzisiaj wspominany był przez Huberta, że chyba masz takie nie najlepsze zdanie o ludziach generalnie wokół nas, społeczeństwie i tych ludziach być może, którzy to oglądają. Jak ty na to patrzysz? Nie generalizuję oczywiście, ale no śmieję się, wiesz, jak chłop mi pisze, o, byś się pogodził z porażką i tak dalej, bo nie widzi sarkazmu, wiesz, no. Ja bawię się różnymi emocjami, ja dużo lubię sprawdzać, nie? Po prostu czasem, kiedyś jak byłem młodszy, to wychodziłem na Sopot codziennie z inną bajerą do kobiet i sprawdzałem po prostu, co one mają w głowie, co na nich działa, wiesz, różne rzeczy sprawdzam sobie w życiu, bo uważam, że życie polega na doświadczaniu nowych emocji. I to chcę. To tak jak dwa lata temu bym nigdy nie pomyślał, że będę oglądał vlogi podróżnicze, a teraz oglądam, bo mnie ciekawi, wiesz, no teraz byłem na Islandii, super, super kurwa miejsca, nie? Widziałem 100 raz, a polecasz? Nie, no zajebiste, naprawdę, tam też pozdrawiam kumpla łysego, Pawła, który nas oprowadził fajnie po tej Islandii, bo jest przewodnikiem, zresztą u mnie na Instastory był, więc jak macie zamiar do Islandii pojechać, to polecam łysego przewodnika, wszystko pokażę. Kurwa, zajebiście, naprawdę. Gdyby nie on, to pewnie, kurwa, byśmy jedną atrakcję może zwiedzili, a tak to naprawdę. Nie, no super, gość też się zna i fajnie, że go znaliśmy, to akurat kolega znał. No i on nam pokazał całą tą Islandię w 5 dni, a pewnie jeszcze dużo, dużo możemy zobaczyć. Słuchaj, bo Paweł powiedział dziś coś takiego, że w tym momencie to jest tak, że to ty musisz go zaczepiać, bo to ty jesteś w takiej sytuacji. Czy ty się z nim zgadzasz, on cię tym wkurzył, jak ty na to patrzysz? No nie, no sam widzisz, to on musi mnie zaczepiać jakimiś pomówieniami, gdzie mówi na Instastory, że jak go ktoś pomówi. A zobaczcie, ile pomówień wyszło z jego ust na tej jednej zadymie. Więc to jest śmieszne, no ja nie muszę nic robić, naprawdę. Ja już mógłbym, kurwa, sobie wyjechać na Tel Awiwy i chuj, i leżeć. Dobra, a powiedz mi, bo cię zapytam o jedną sprawę bieżącą, czyli to, czym cały nasz świat żyje, ta afera wielka, te filmy. Jak ty się o tym wszystkim dowiedziałeś, jak wyszedł pierwszy film Wardęgi, potem też Konopa, jak te pierwsze informacje się pojawiły, to ty łapałeś się za głowę, czy gdzieś spodziewałeś się może, że w tym świecie może być tyle brudu? Nie, nigdy bym się nie spodziewał, że takie rzeczy mogą robić dorośli mężczyźni, czyli no te wszystkie, kurwa, dubiele, boksdele, stew, te dezyniaki, kurwa, mlekołaki, rezygiusze, że wiedzieli o tym, nie? Niektórzy, ten cały Team X, Błońskie, Lexi, kurwa, Fagaty, że wiedzieli o tym i takie obrzydliwe rzeczy trzymali w sobie. Ja to, nie wiem, ja bym nie umiał trzymać nawet tego. A co dopiero, jakbym, wiesz, no kurwa, słyszał, że gościu takie rzeczy robi. Nie wiem, na pewno jakbym usłyszał, to i tak bym komuś powiedział, gdzieś to powiedział, poruszył, no zresztą wiesz, że ja na język nie choruję, ja się nie szczypię w język, ja po prostu mówię, jak coś mi kurwa nie odpowiada, to walę bezpośrednio i wiesz, czasem może nie do końca na wszystkich to działa, ale dzięki temu przynajmniej nie mam fałszywych ludzi koło siebie, nie, co chcą, kurwa, ładnie wyglądam, a chujowo wygląda, a ty mu powiesz, że ładnie, bo on chce to usłyszeć. Jak mu powiesz, że chujowo, to on już nie chce z tobą być znajomy, bo on chce, żebyś go kłamał, nie? To ja takich ludzi nie chcę mieć wokół siebie, a show biznes taki jest. Tam rączka rączkę myje i tak to się kręci. Teraz to pokazuje, to wszystko, co wypłynęło, nie? Jestem zadowolony z siebie, że ta moja intuicja naprawdę, kurwa, zajebiście ona działa. Ponoć kobiety mają dobrą intuicję, ale moim zdaniem ja też, bo często się sprawdza, że intuicyjnie od kogoś się oddalę,
z kogoś zrezygnuję, czy w jakiejś sytuacji nie będę brał udział i potem się okazuje, kurwa, Kasiusz, jak zajebiście zrobiłeś. Teraz dużo ludzi mi pisze, kurwa, miałeś rację, że ja już dawno temu przecież nagrałem numer nawet, że show biznes to dziwka. I chyba to tak najbardziej się przekonałem do tego, jak chwilę przyjechałem na rok do Warszawy. Że naprawdę, jak ja zobaczyłem tych ludzi, co oni tu się uśmiechają, a potem wiesz, tutaj smutni, jak ja ich spotykam na żywo, kurwa, w depresji, to ja mówię, a pierdolę, jaki ten świat jest zakłamany, nie? I dobra. Też widziałem różne rzeczy na różnych eventach, nie? To tak jak wtedy na tego Piotrka Szeligę siedli ludzie, których ja widziałem niektórych na imprezach, że ona przychodzi z chłopakem, chłopak się ujebał, a ona z tym się bawi. To takie, kurwa, jak ja potem słyszałem tych niektórych ludzi, a w jej widziałem na własne oczy, co robili, ja mówię, o ja pierdolę, masakra, że to tak człowiek potrafi, nie? Nie. Ja jestem pojebany, ale pewnych rzeczy bym, kurwa, nie potrafił. Nawet, kurwa, skłamać, nie? A co dopiero, że oni byli w tych sytuacjach, a mówią, umoralniają kogoś. Nie, no, kurwa, obrzydliwe to jest. Dobra, bo przyznam szczerze, że muszę o coś ciebie dopytać, bo ostatnio zachowałem się jak totalny amator. Zapytałem cię na koniec rozmowy o to, kto według ciebie wygra tę walkę, Denisa z Danielem Omielańczukiem. Ty się chwilę zastanawiałeś i w końcu powiedziałeś ciekawe słowa, że mam nadzieję, że Denis Załęcki. Ja wtedy po zakończeniu rozmowy pomyślałem, kurde, to nawet jest ciekawe. Dlaczego Kasia powiedział, że ma nadzieję, że Denis Załęcki? Powiedz, dlaczego? No bo jak mam ocenić, to wolałbym, żeby Denis wygrał. Uważam, że mam nadzieję, że zaprezentuje umiejętności, bo ma chłopak potencjał. I nie wiem, po prostu jak miałbym ocenić, pomimo że tam jakieś są między nami nieścisłości, ale to głównie przez to, że Denis dał się podpuścić Boxdelowi, są między nami nieścisłości, to jak patrzę na tych dwóch, to po prostu bliżej mi do Denisa, nie? Po prostu tak, nie wiem. To nie jest sympatia, bo wiadomo, no ja, pewne rzeczy padły, po prostu Denis sam mnie obraził, ja mu odpowiedziałem i to jest, ale i tak jak mam patrzeć na dwie osoby bez emocji żadnych, to jakoś, kurwa, jestem... Przynajmniej kibicuję bardziej Denisowi niż Danielowi. Po prostu. Ta walka mogłaby się kiedyś wydarzyć, ty i Denis? Wracam trochę do tematu, który kiedyś był. Mam wrażenie, że kiedyś, jak u ciebie byłem, to odpowiedziałeś stanowczo, że nie. Teraz być może coś się zmienia. Znaczy, jeżeli, wiesz, fajnie się zaprezentuje i będzie w formie, to jak najbardziej. Ja muszę przejść swoje, on swoje. Jak najbardziej. Myślę, że mogłoby to się wydarzyć. Ciekawe to by było sportowo, ale wiesz, jak każdy pójdzie swoją drogą, mi to rybka. Ja na pewno będę miał z kim walczyć, Denis też. Jeżeli ludzie będą tego potrzebować, jak najbardziej możemy. Tylko chciałbym właśnie, żeby, wiesz, no Denis był fajnie przygotowany, bo to wtedy ma sens ta walka, nie? Słuchajcie, chyba chcą nas już stąd wykurzyć, ale jeszcze ciebie zapytam o tego pana, z którym dziś spotkałeś się twarzą w twarz. Według ciebie to jest najmocniejszy sportowiec w świecie freaków i dla ciebie też duża motywacja? Nie, no ja miałem mocniejszych, nie? Poczynając od pałki, od wrzoda, wiesz, no... Ale jest to jakaś motywacja? Nawet tych dwóch było na pewno mocniejszych. Może inaczej, wychodzi z założenia, że to jest gość, do którego naprawdę trzeba gdzieś sumiennie zapieprzać. Znam jego umiejętności i po prostu nie lekceważę, o tak może powiem. Nie wiem, czy to dyplomatycznie, czy nie, ale no nie lekceważę go, przygotowuję się. Też, wiesz, no trener zabrał mnie na obóz, to już z szacunku też do niego, no już pociągnąłem, żeby trenować, skoro jedzie ze mną na walkę, przyjedzie, stanie mi w narożniku, to żeby go nie zawieść i chcę po prostu zlać tą dziewczynkę. Podtrzymujesz to, że Tomasz Adamek to nie są za wysokie progi i Don Kass jakby usłyszał taką propozycję, to wchodzi w to. Znaczy ja bym po prostu prawdopodobnie najlepiej się przygotował z dotychczas rywali, nie? Wiem, że to by była też ciekawe przygotowania dla mojego trenera Marka Chrobaka i razem my fajny duet tworzymy i myślę, że po prostu trener Marek by jeszcze wszedł na wyżyny i wymyślił lepsze jeszcze przygotowania, cykl, pilnował mnie, kurwa, Kasiusz, musisz być tu,
i ja bym też poszedł w to, nie? Bo ja wiem, że dużo rezerw jest we mnie, bo ja tak naprawdę, można powiedzieć szczerze, że to na każdego rywala się opierdalałem, bo wiesz, no czy na Wrzoda uważam, że to był najlepszy okres przygotowawczy, bo wtedy wiedziałem, że mam też drugiego rywala, to podkręciłem. Fakt, że w końcówce się dowiedziałem, ale przygotowywałem się, żeby nie dać dyskusji po tej pałce, że Wrzoda na pierdole. No i bym się, no ale i tak tam sobie pozwalałem na weekendy melanżowe. A teraz, no wiesz, do Adamka bym się przygotował, bo wiem, że no, potrafił boksować i pewnie potrafi, ale wiek też robi swoje. Dobra, ostatnie pytanie już nie do Casio zawodnika, ale do Don Casio włodarza. Wiadomo, że to jest ciężki czas dla branży, przez te afery i tak dalej, ten PR nie jest najlepszy. Gdzieś takie pomysły pojawiały się w głowie, że może to nie jest najlepszy czas na organizację gali, może żeby to przełożyć? Ile można też te same materiały, te same screeny oglądać? Zaraz się ludzie tym znudzą, już wszyscy, wcześniej już też wymieniłem wszystkich, już wszyscy wiedzą. Mam nadzieję, że nie dadzą im szansy kolejny raz powrotu do internetu, już nie zapomną im tych rzeczy i tyle. No i zaraz myślę, że ludzie też się stęsknią za nowymi bodźcami, a tu są ciekawe walki, więc wierzę w to, że chętnie zakupią pay-per-view, wesprą w Prime i też, no wiesz, u nas w federacji nie ma ludzi z takimi, kurwa, zarzutami jak tam niektórzy, więc no mam nadzieję, że ludzie 21 października są jeszcze bilety, zakupią bilet, zakupią pay-per-view i będą dopingować i patrzeć, jak King wraca. Ty jesteś tego pewien, tak? Bo niektóre rzeczy po latach wychodzą, jak zauważyłeś. Czego? Pewien? No o różnych ludziach, pewne mroczne tajemnice. Powiedziałeś tak, że u nas nie ma ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz. Teraz nie ma, no. No i pięknie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Don Casio. Wszystkiego dobrego. Dzięki.